Witajcie w największym salonie, największym warsztacie i największy plac z samochodami z USA w Polsce. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Co tam, Grzegorz? Zimę jak sami w bluzie. Chodź tu, panie kamera, ja ci coś pokażę. Po pierwsze, co trzeba oczepać, buty zawsze do takich ekskluzywnych samochodów. To ja ci chciałem pokazać całkowicie co innego, ale jak już wsiadłem, to zobacz Porsche Cayenne z bliska. Jakie to auto jest piękne. Powiem ci, że jednak to kurczę jest dobrze wykonane. Nie wiem dlaczego w ogóle ja siedzę na prawym fotelu, jeżeli lewy jest wolny, ale nie wiem do czego to służy. Myślałem, że wystawało tak, myślałem, że to jakiś pilot od Webasta. Wiesz, że się mówiło, kiedyś czasami ktoś mówi Devasto? Bartek, słyszałeś, żeby ktoś kiedyś na Webasto mówił Devasto? Jak? Devasto? Ty też nie wiesz. Co? Webasto to jest firma, a ten system nazywa się Devasto. A ja powiedziałem Devasto. No to Devasto to ty już wymyślisz, to jest od dewastacji. Dobrze, wysuwam patrzę pilot od Janosika. Jak Janosik plus minus, co się mu robi? No, dodajesz ile jest policji. Pi, 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 za. Ale dodajesz na niebiesko, a odejmujesz na czerwono, na odwrót całkiem. No. Czemu taka sytuacja? Nie wiem. Nie ja to zakładałem. Kurde, nie dziwne. Mówię. Ale tu mamy taki rebus jeden. Chodź jeszcze, tylko musisz kamerę dać głębiej. Jak wyciągnąć ten krem? Jak go wyciągnąć? Musisz mieć klejący palec, żeby go po prostu unieść do góry, bo w innym wypadku nie ma szans w ogóle. Idealnie sobie tutaj wpadł i został i on tam już jest na zawsze. Nie no, Porsche jest Porsche, co tu dużo gadać. Ale my tu gadu o SUV-ie, bo akurat taki się znalazł przez przypadek, idziemy do amerykańskiego SUV-a. Najlepiej wyszukiwanym nazwą SUV-em w Google Trends. I ludzie ogólnie chcą o tym samochodzie oglądać filmów jak najwięcej, bo chcą go kupić. Tego samochodu się kupić nie da, bo ile nie przyjeżdża, to się sprzedają w ułamku sekundy. To się sprzedaje jeszcze lepiej jak Pacyfika, chodźcie. Jeszcze coś przyrząd, jeszcze coś chciał powiedzieć, no to... Uwaga, Bartek! Witamy w kolejnym odcinku, dzisiaj Dodge Durango i ględzący Grzegorz. Dodge Durango i prawdę powiedziałem, samochód, o którego pytają klienci non-stop, codziennie są telefony w sprawie tego samochodu i ile by tych samochodów nie było, sprzedają się, słuchajcie, na pęczki. Jeszcze do niedawna ten samochód, przyznaję się bez bicia, nie podobał mi się. Zawsze wolałem wybrać jego konkurenta, czyli Jeepa Grand Cherokee. Aczkolwiek im więcej obcuję z tymi samochodami i akurat ten przyjechał praktycznie całkowicie nowy, ten samochód jest po prostu przepiękny. Jest po prostu mega fajny, a występuje w wersji Hellcat o mocy 720 koni. Ale jest też wersja SRT 6.4, natomiast od początku o co chodzi w tak dużym sukcesie u nas Dodge Durango. Po pierwsze jest 6- i 7-osobowy, po drugie to jest wersja GT i właśnie za takimi wersjami klienci dzwonią, bo ta ma radar, ma wentylowane przednie siedzenia, podgrzewaną kierownicę, nagłośnienie, to jest wersja... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześciomiejscowa. Jak wejdziemy do środka, to zobaczycie, to jest podobnie jak mówiłem w Volkswagenie Atlasie. 2, 2 i 2. I tylko dlatego jest fajna, że można przechodzić między fotelami, bo ten samochód jest tak duży w środku. Ale tutaj mamy wloty powietrza na masę, wyloty. Tu jest wlot, tu są wyloty. Trzeba zawsze dobrze mówić, bo ludzie potem w komentarzach piszą, że nie umiemy opowiadać. Pod maską tego samochodu mamy silnik o pojemności 3,6 litra. Czyli najsłabsza jednostka o mocy 305 albo 9 koni, bo to przed i po lift, tam jakieś 4 konie różnicy. Całkowicie dobrze sprawdza się w tym samochodzie. Tak, ale pamiętaj, że V6 idealnie znosi gaz, V8 też. Natomiast w V6 mamy już spalanie o 2-3 litry mniejsze. Ten Durango nam spali pomiędzy 10-11 litrów, V8 nam dojdzie do 14, jak założymy gaz, a te silniki uwielbiają gaz i my co drugie sprzedane Durango. Ja pokażę ten silnik. Co drugim sprzedanym Durango, Grzegorz, montujemy instalację gazową. No tak, to jest duży samochód, na pewno na 4 koła, ciężki, jeszcze dużo pali, no nie ma co mówić. Najczęściej wrzucamy już ten koszt do leasingu. Bardzo często tak klienci... Ile to ma przebiegu, to jest nowe? Ile to ma przebiegu? 5 tysięcy.
No właśnie, też tak wygląda. Jak nowe plak, panie. No nie, no ale nowe, no przecież te wszystkie opaseczki, druciki, jak ktoś kabelki przyjdzie i będzie pytał o podłużnicę, to ma nawet wyczyszczoną, wyplakowaną. Dokładnie wszystko ładnie widać. No ale nie, no nowe wszystko jest, co tu dużo mówić. 5000 km nowy samochód. Gadu, gadu, wchodzimy do środka, bo tam dopiero się dzieje. No i czarne wnętrze. I siedzą panowie w środku, kierownica od Fiata Tipo. Fajna. No ja jestem średniego wzrostu, ty jesteś duży, więc to ty powiedz, jak się czujesz. No chłopie, ale to jest wielki samochód, no to, to co tu dużo mówić, proszę bardzo. Jest dziura w dachu, wpada dużo więcej słońca. Łopatki w kierownicy od razu co widać. Lewarek zmiany biegów taki sam jak w Chargerze, Challengerze. Czyli wszystko tak jak w Dodge'ach. Deska u góry, gumowa, dołem szyta skórą. Aktywny tempomat, tutaj panel, grzana kierownica, grzane fotele, o proszę bardzo. Panel ten tutaj ładny, ale jeszcze ekran nie jest ten największy, który mógłby być, bo... Tak, są dwie wersje, większy i mniejszy. Jest ten taki duży, który też gdzieś tam w Pszczynie chyba stoi, ten tak, on który przyjechał SRT, on przyjechał... USB typu C, już mamy. No jest normalne, dwa razy, USB typu C. No dużo miejsca, no co tutaj dużo opowiadać, na pewno nikomu miejsca nie braknie. Ale zawsze przód jako przód jest ok. Ja lubię oglądać samochody z tyłu. Wiesz co, dużo osób pewnie siądzie do przodu i będzie opowiadać, ale ja bym z tobą do tyłu posiadł na sam tył. A to jest wersja sześciomiejscowa, czyli w drugim rzędzie mamy tylko dwa osobne fotele, czyli jest mega, ultra, turbo komfortowo. Samochody, które wychodziły, takie, które przychodzą mi od razu do głowy z takimi fotelami, to Atlas, który już powiedziałem, w Europie ich nie ma. Atlasy są tylko u nas na placu. Volkswagen Atlas, to jest taki duży SUV. Mercedes R-klasa, już w 2000, nie wiem, pamiętam kiedy on wyszedł, roku pierwszy raz, Boże Święty, trzecim chyba, czy czwartym. Miał właśnie taką konfigurację, dwa fotele, jakieś tam Pacifica pierwsza, Pacifica druga. Niektóre SUVy właśnie mają tak, że mają dwa fotele w drugim rzędzie i Opel Signum. Opel Signum jest taki samochód, który ma dwa fotele w tylnym rzędzie. I Lamborghini Urus. Też tak ma. Tak? Tak, czteroosobowy. Ładujemy się tutaj. Ja nie idę, bo nie będę tam brudził. Nie, ja... no chodź, chodź, wchodzimy. Jak się siedzi? Jak? Pomponem ty nawet nie dotykam dachu, patrz. Jak to jest możliwe? Proszę pana, a nie, troszkę jest miejsca. No ale umówmy się tu. Nawiewy są na tylną przestrzeń pasażerską. I jest sterowanie w dachu, tutaj. Sterowanie, klimatyzacja w dachu tutaj. Ale we dwójkę siedzimy, jest całkiem nieźle. Zamykam ten fotel. Nie no, żebyśmy nie dojechali do... ale co, uważasz, że jest jakoś bardzo źle? Nie, ale z imprezy wrócimy. Nie, no ale patrz. Ty, no ale ja tutaj normalnie przed kolanami jeszcze mam ze 3 cm miejsca. Dużo miejsca. Co ty gada? Przecież nie jest źle. To jest fajne, to jest miękkie, bo zawsze miękkie, to jest plastikowe, no. Nie? A tutaj zrobili to wszystko takie lekko z takiej miękkie gumy. Zawsze w tych wszystkich samochodach ostatni rząd foteli to jest dla małych dzieci. A tak tutaj jest. Naprawdę siedzimy bez żadnego problemu. We dwójkę i myślę, że tam z przodu też bez problemu da się usiąść. Tylko teraz jest pytanie, jak my stąd wyjdziemy. A po co wychodzić, jak jest ciepło, tam jest minus 16. Jest tutaj taka czerwona taśma, ona robi tak, dobra. Wyrzutnia i robisz tak, cyk. Fii, dobra, bo już myślałem, że to będziemy musieli jakoś tam tak ale sięgać. Popatrz, ile przez to jest miejsca do wychodzenia. Zawsze te fotele, na przykład w Mazdzie CX-9 jest tak, że się musisz mega przyciskać. No właśnie w Mazdzie ja tu robiłem kiedyś test Mazdy i tam się ciężko do tyłu wsiadało właśnie. Tu jest nawet instrukcja tego. Ja idę sobie jeszcze usiąść do środkowych foteli. Okej. Do środkowego rzędu. Normalnie 6 dorosłych ludzi się mieści. O wadze ponad 100 kg na pewno. Co? Ja ważę 79. No że ja nie mówiłem o tobie, mówiłem, że ludzie się różni zmieszczą. Jest okej. Fajne i mamy tu sterowanie. A były takie, żeby telewizor jeszcze był? Nie, w Pacyfice ten taki otwierany te środki? Ale Kamil kupił projektor. A. I można tu projektor puścić. No co by nie mówić, te fotele są wygodne. I te z tyłu też nie są wcale takie małe, one tam z tyłu są wygodne. No i poliftowo od razu światełko takie przez środek tu idzie, taki bo jeszcze te pierwsze Durango tam z 10 chyba czy z 11 roku to były takie typowo amerykańskie dyskusyjne wozy, takie podobne troszkę może nawet do ramów. To jest wyciągnięcie. To trzeba tak. Cyk. I mamy wtedy przestrzeń. I fik. Ufa. Na równo. No to teraz już jest bagażnik taki, że na pewno nikomu nie braknie. Najważniejsza sprawa w zamykaniu klapy w Durango, przycisk jest tutaj, nie tu. Każdy. O i później wiesz, ciągnie. W Pacyfice jest podobnie, poczekaj chwilę. Zapamiętałem, bo w Pacyfice jest na lewym słupku. Składam jeszcze to. Uwaga.
To dopiero jest bagażnik, panie. Możliwości przewozowe są wielkie. Łóżko z Ikei wchodzi bez problemu. Jakieś szafki, materace, cała kuchnia bez problemu żadnego. Kilometrów ma ten samochód, to jest nowe auto. 2184, no. Wiesz, że 2000 to mają samochody nowe, testowe, które są sprzedawane w salonach? Nawet czasami więcej. I my. Nowe auto. Jak chcesz, to możemy też zrobić większy przebieg. No ale ile my tam zrobimy? 3 km więcej. Sprawdzam jeszcze ustawienia kierownicy. No, nie podobały mi się te samochody całkiem do niedawna. Jakoś nie wiem dlaczego, ale teraz im więcej ich oglądam i im częściej mam z nimi do czynienia, to uważam, że to jest naprawdę mega kozak samochód. Egzemplarz jest akurat z 2022 roku. Kolejny z 2023, ten co ma 5000. Natomiast tego wystawimy za 269 tysięcy. Nowy kosztuje 360. A my wystawimy za 270 z fakturą VAT brutto. Czyli jesteśmy o 90 tysięcy tańsi niż nowy. A mamy przebiegu, jak dobrze pokazałeś, 2184 km. Nie no, umówmy się, to jest nowe auto. Tylko teraz sobie próbuję szybciutko pomyśleć o jakimś samochodzie, jakimś SUV-ie mniej więcej, który mógł być konkurencją w Europie dla niego. Nic nie przychodzi mi do głowy. Volvo XC90. Cenowo? Cenowo trochę drożej. Na pewno drożej, jeśli mówimy o tym roczniku. Tylko pamiętaj, że Volvo jest trochę więcej systemów, trochę lepiej, więcej skóry i tak dalej, więc to jest droższe auto. Ale jedynie Volvo możesz porównać do przestrzeni w środku. No nie ma konkurencji ani cenowej, ani przestrzeni załadunkowej, przestrzeni dla pasażerów, jeśli chodzi o wyposażenie. Możesz jedynie porównywać inne samochody też ze Stanów, czyli Mazda CX-9 i Volkswagen Atlas, no ale to wtedy znowu mówimy o autach ze Stanów, więc znowu auta z USA wygrywają. A jeżeli nie podobał wam się dźwięk z wydechu, to ja wpadłem na pomysł, że jeżeli tu już stoimy, a tam wystaje dziób od Hellcata, a my tak cały czas Hellcat. Robimy cold start. Spróbujmy odpalić ten samochód, czy zapali w zimie. Czy on w ogóle przejedzie 2 metry? Ja się zastanawiam, czy on w ogóle odpali, jak ostatnie noce były po minus 16-18 stopni. Spróbujemy. Chodźmy. A masz booster? Mam. W razie czego mam. Dobra, nie odpala. I on tak chodzi. Nikt nie uwierzy, co się stanie. A masz booster? Tak, plus tu, minus tu. Ja odpalałem przez Challengera, jak mi ten rozrusznik umarł. To chyba nie mam booster, być w śniegu. Booster. Chłopie, to nie booster, to boombox. Ale zobacz, młody człowieku. Wszyscy się śmieją, że wiesz, tymi takimi pierdołkami, powerbankami to się samochodów nie da odpalać. Ten nie dosyć, że... patrz co ma. Latareczkę, którą sobie świecisz w nocy, jak ci się zepsuje na przykład samochód, możesz nadawać sygnał SOS Morsem, jak ci się zepsuje, patrz tu. Wieje. Napompować możesz sobie też koło jak chcesz. Klik, my tu mu klik. On tu powinien zrobić pik, pik. Uwaga, uwaga! Odpalił na razie połowę silnika. Za chwileczkę odpali drugą. Na razie chodzi jak bokser. Ale dajmy mu się troszkę zastanowić, bo on na razie w szoku jest biedny. Jak z motorynki, nie? Ku, panie, leję tego paliwa tam do tych, rozumiesz, do tych cylindrów, że ho, ho, ho. Musiałem ściągnąć dźwięk. Ale śmierdzę aż cały. O człowieku! My Hellcata zostawiamy Patrykowi, bo musi wyjechać innymi samochodami i lecimy na warsztat. Podsumowaliśmy 2023 rok i wyszło na to, że miesięcznie wydajemy ponad 30 samochodów. To co widzicie za mną to jakieś 70, które uda nam się naprawić do 2-3 miesięcy. Tak więc przepustowość mamy bardzo dobrą. Natomiast wczoraj mieliśmy dostawy. Przyjechał do nas Mercedes CLA, Dodge Challenger, Toyota Sienna, BMW X5, Subaru Forester, dwa Chryslery Pacifica i Dodge Durango. Ja natomiast jeszcze krótko pokażę wam najnowszą Toyotę Sienna i uciekam do środka bez jakichś minus 12 stopni. Cześć, co robicie? Wycenę? Cześć, Bartku. Wiesz co, no, robimy wyceny, bo poprzyjeżdżało kilka pięknych aut. Challenger. Pacifica, CLA Challenger, nowa Sienna, Kia Stinger. To jest najnowsza Sienna? Taka najnowsza Sienna, 22 rok. Subaru X5. Subaru, nowa X5. Jeszcze jedna Pacifica, tak? Przed Widlakiem masz Durango i Pacifica w chybie będzie limited. To trochę tego przyjechało. A wiesz, ile pójdzie do naprawy?
Wiesz co, nie wiem, dopiero siedzimy, robimy wyceny, ale z tego co wiem, to trzech klientów już zaakceptowało, że, ale reszty wycen nie mamy, no to ciężko powiedzieć, kto się zgodzi, kto nie. Ale... Dobra, widzę, że pełna hala jest. Hala pełna paskini. Jak już nagrywamy na 12-stopniowym mrozie, nie mogę wam nie pokazać nowego samochodu, który przyjechał i który jest chyba nowym królem minivanów, jest to Toyota Sienna. No nie wiem, czy to nie jest mój nowy faworyt, jeśli chodzi o minivany, bo porównując do Pacyfiki, czuję się tu jakoś tak wygodniej. Mega kredensowo. Zobaczcie, to jest taka półeczka. Wszędzie w sumie jest ta półeczka. Ta półeczka idzie aż tutaj, nawet odtąd. Nie no, auto jest naprawdę... naprawdę niezłe, fajnie wyposażone, mam aktywny tempomat, podgrzewane, wentylowane fotele, podgrzewana pewnie kierownica, bardzo duży monitor. Zobaczcie, ile tutaj z tyłu jest miejsca. A z tyłu nie najlepszym jest to, że mamy aż tyle miejsca, bo miejsca jest naprawdę mega dużo, ale ten monitor, nie no, teraz to mogę jechać na wakacje. Zdecydowanie jest nowy faworyt, jeśli chodzi, czy król, nowy król minivanów i jest nim Toyota Sienna. New cards, new deck, new life. King of Cups, he comes up right. Always, all days, all nights. Sing do I, do I, do I. New cards, new deck, new life. King of Cups, he comes up right. Always, all days, all nights. Sing do I, do I, do I. Jak tam Lewanty? No wiesz co, już kończymy składać. Przedni zegar widzę polakierowany. Nie zakładać ramek na tablicy rejestracyjnej. Życzenie klienta. Aha. Klient nasz pan. No. To jest wersja po liftingu. Powiem ci, że ona mi się dużo bardziej podoba, bo już jest inna, inna ta wajcha ze zmiany biegów, inna kierownica. W ogóle w Ghibli są holdery, nie są już te otwierane. Zgadza się. Ale tu jest inny licznik. Dlaczego? Licznik jest dany jakby sprzed lifta, bo to jest tak jakby pół polifta, tak to nazwijmy. Ja się śmieję z tego, bo pełny polift różni się tym, że klapkę otwierania, gdzie masz cup holdery, nie ma już klapki, tylko są na stałe i już zmieniony jest licznik. Myśmy tu naprawiali głównie tył, z tego co pamiętam. Tak, wiesz zerzak, co, była wymieniana tylna klapa, tylna cała ściana, tylna wanna. Czekamy jeszcze na ślizg, bo nam się połamał. Zdarza się to no, w każdej naprawie. No i zostanie założyć zderzak i oleje, filtry jeszcze klient sobie zażyczył. I do wydania. No i na mylu oczywiście. No. Co jeszcze kończymy? Wiesz co, no ze S-klasą dalej walczymy, niekończąca się historia. Pacyfika już jest bliżej niż dalej. Mustanga sprawdzamy, zaprawki na śrubki, bo idzie do wydania i na myjnie. W Macanie czekamy na tylne światła, idzie na zbieżność, na wymianę nowych opon. W Maździe wymieniamy kołyskę. Tutaj Michał kończy Camaro. Składamy wyczekiwaną Kia K5, w której strasznie się przedłużyła naprawa ze względu na dostępność przedniego zderzaka, bo to jest wersja GT. No i trzeba było ze Stanów ściągać. Tutaj robimy auto po gradzie, które też przejął ze Stanów nową Pacyfikę. W Lexusie kończymy składać bagi, tylne zawieszenie. I C6-3. Też mamy praktycznie na finiszu. Tak, 6-3. Myślę, że do końca tygodnia będziemy mieć gotowego. Zostały nam listwy progowe do założenia, tylne lampy w klapę. No i felgi i z nowymi oponami są na wulkanizacji, tak więc chłopcy zakładają i auto leci na kołach na zbieżność. To jest chyba teraz najszybszy Mercedes, jaki może być, bo to jest ten sam silnik, co jest aż do E-klasy, S-klasie też jest. W S-klasie, w GLS-ie, no w każdej, że tak powiem, wersji AMG. Teoretycznie powinien być najszybszy. Tak, bo jest najlżejszy. Duży problem z felgami, bo zauważ, że strasznie mało spotykane felgi razem z obręczami. Strasznie było kupić ciężko jedną sztukę, ale udało się wreszcie dostać, ale cena kosmos. Ile jedna? Kurczę, wiem, że pan sobie sam znalazł, to chyba powyżej 5 tysięcy, jeszcze jakaś lekko porysowana sztuka używana. 20 tysięcy same felgi. Tak jak znajdziesz, bo kompletu nigdzie nie ma. Panu udało się znaleźć jedną sztukę, bo szukał na własną rękę. Tak więc, no, tak to wygląda. Dobra, nie przeszkadzam ci, wracaj do roboty. Hej. Ja za się bardzo dziękuję, oczywiście zapraszam do subskrypcji naszego kanału i widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.